A teraz niespodzianka. Chciałem powiedzieć o pewnym zjawisku, jakie zaistniało już od 3 lat na niwie Siedlec, województwa siedleckiego. Jest to ewenement na skalę ziemi siedleckiej. A pretekstem do tego jest to, iż ta grupa ostatnio nagrała profesjonalny materiał w jednym z najlepszych studiów muzycznych w Polsce, w Sulejówku. Przede mną zespół Silver Point. No i powiem jeszcze tyle, że przez ostatnie 3 lata grali bardzo mroczną, klimatyczną muzykę, a teraz przeszli w taką bardziej taneczną, spokojniejszą, radośniejszą. Przede mną lider zespołu Tomek Markiewicz, poeta, dziennikarz, wokalista i dziewczyny, które teraz robią choreografię w zespole, tańczą. Gosia Nakonieczna, Ewa Grzeszczak i Ola Jasińska. Tomku, od ciebie zaczniemy. Na czym polega właśnie ta metamorfoza zespołu Silver Point? Sorry. Tomasz Markiewicz stremował się bardzo. Tomku, na czym polega metamorfoza srebrnych punktów? Może zapytamy te kobiece srebrne punkty, jak czują się w zespole i jak odbierają poezję Tomka? No, w zespole czujemy się bardzo dobrze, poezję odbieramy również bardzo dobrze. No, jeżeli byśmy się źle czuły w zespole, to na pewno nie robiłybyśmy choreografii, nie tańczyłybyśmy. A to, no, to jest nasze życie, można tak powiedzieć. No, Tomka poezja jest świetna. Naprawdę sądzę, że powinna wiele osób bardzo zająć, nie tyle zainteresować, ile powinni dużo, dużo tego słuchać, bo na pewno sądzę, że ta poezja może troszeczkę zmienić świat. Ewa? Ja myślę to samo i w ogóle sądzę, że teksty to są wynikiem jakichś wewnętrznych przeżyć Tomka, a nie są tylko takie teksty rzucone na wiatr. Myślę, że każdy powinien tego słuchać i przyjmować to naprawdę do serca. Pięknie. Sądzę, że muzyka jest refleksyjna, uduchowiona. Bardzo lubię słuchać tej muzyki, gdy jestem w jakimś dołku i odlatuję sobie hen-hen daleko i wtedy bardzo miłe nastroje. Tworzy. Pomimo, że tańczycie, jest to naprawdę głęboka muzyka. Tomek, ta metamorfoza Silver Point, z tego mroku wyszliście właśnie na światło dzienne ku radości, pomimo, że teksty są właśnie bardzo głębokie. Znaczy, myśmy grali wcześniej taką muzykę bardzo artystyczną, bardzo specyficzną. Teraz jest to muzyka pop. Na pierwszej naszej kasecie na przykład nagrywali z nami Ania Ortodox z zespołu Kloster Keller, Michał Jelonek z zespołu Ank. No teraz na przykład producentem płyty jest Kay Martin, co zupełnie zmienia postać rzeczy. Także muzyka jest zupełnie inna. Ja myślę, że nie mogę powiedzieć, czy jest lepsza, czy nie. Wtedy graliśmy muzykę taką, jaka wypływała z nas. Teraz gramy muzykę taką, jaka teraz z nas wypływa. Mam nadzieję, że mnie ona się podoba i ja będę szczęśliwy, jeżeli wszystkim ludziom po prostu ona się spodoba. Powiedziałem o was jako o zjawisku, a nagranie płyty w profesjonalnym studiu to jest naprawdę bardzo dużo. Chciałbym przy okazji zaapelować do władz miasta, do ludzi kompetentnych, jeżeli zgłosi się ten człowiek, żeby mu pomóc, bo naprawdę warto. Może właśnie powiesz o tym studiu i o co tam chodzi? To znaczy, nagraliśmy płytę w studiu, to znaczy nagrywaliśmy w 2 studiach, może w ten sposób. Nagraliśmy w studiu Secret Sound Studio w Nowym Dworze Mazowieckim oraz w Sulejówku Winicjusza Chrusta i to jest najlepsze studio, jedno z najlepszych studiów nagraniowych w Polsce. Tam między innymi nagrywali Oddział Zamknięty, Lady Punk, Violetta Villas. Realizatorem naszych nagrań był Włodek Kowalczyk, który od 20 lat działa w branży, jest o tyle naprawdę znakomitym realizatorem, że podjął się realizacji płyt na przykład kiedyś zespołu 2+1, Anny Jantar,
Dziś właśnie realizuje oddział zamknięty, zespół Lady Punk. No ja jestem szczęśliwy, że mogliśmy nagrywać płytę w takim dobrym studiu i że mogliśmy uzyskać efekt, jakiego do tej pory jeszcze nie uzyskaliśmy. To znaczy, że rozwijamy się. Za moment usłyszymy jeden z utworów, zrobiony specjalnie dla Państwa. Niestety nieprofesjonalnym sprzętem, ale warto obejrzeć. Tomku, może powiesz o swojej przeszłości, bo słyszałem, że wywodzisz się z muzyki warszawskiej, z ludźmi grałeś, śpiewałeś, słyszałem z metra. Był tam kiedyś Silver Point też. Też była to muzyka taka popowa. No może tutaj coś nam przybliżysz. Czy może w ten sposób, że jeszcze 6 lat temu nagrywałem z Marcinem Kilianem, który właśnie od 2 lat jest znany jako OK Martin. I on miał tych muzyków zawsze, z którymi współpracował. Pierwszy zespół założył z Michałem Grymuzą, który gra z Edytą Górnia, który grał w metrze. No i on mi zawsze po prostu komponował piosenki, z nim często nagrywałem, w związku z czym miałem możliwość nagrywać z tymi muzykami, czyli którzy nagrywali w metrze. No, biło się troszeczkę muzyków. Nagrywałem troszeczkę z ludźmi, którzy faktycznie znaczył dzisiaj już na scenie muzycznej. Ale to, jak widzisz, różnie to w życiu bywa. Czasami drogi się rozchodzą. Jest zima, robi się zimniej. Dobrze, to, że robi się zimniej, to my wiemy doskonale. Ja słyszałem od realizatora nagrań właśnie w Sulejówku. Powiedział o twoim wokalu, że możesz zastąpić Andrzeja Załuchę, nieżyjącego już, czyli bardzo wysublimowany głos. Co wy na to powiecie? No sądzę, że Tomek ma rzeczywiście niesamowity głos. Jest w nim nutka tajemniczości, nutka mroczności. No ale pasuje do tej muzyki i jest świetne. No, świetnie nam się układa z nim współpraca. To jest taka... głos nadaje się bardziej do poezji śpiewanej, muzyki aktorskiej, ale... Ja w ogóle absolutnie chciałbym się odżegnać od poezji śpiewanej. Absolutnie. Ja wolałbym natomiast być mnichem takim w kapturze i śpiewać muzykę taką jak Liza Gerard z zespół Dead Can Dance nagrała ostatnią płytę. Tu się zdecydowanie ożywiłem, bo to są moje klimaty. Piękna płyta, wspaniała płyta i właśnie chciałbym kiedyś nagrać taką płytę solową. Tego typu jak Liza Gerard nagrała płytę solową z Dead Can Dance'u i to jest niesamowita muzyka churalna, churalna, czyli ja lubię sobie tak poryczeć, tak. I tak mógłbym w kościele sobie w ogóle ryczeć, uwielbiam tego typu muzykę i tak jak mówię, te płyty, to co ja teraz nagrywam, muzyka pop, ja to kocham, naprawdę, bardzo kocham tą muzykę, ale kiedyś zrobię tą płytę, zrobię właśnie taką solową płytę churalną. Churalną, bo wiem, że mam możliwości, naprawdę mogę jeszcze raz zaprezentować. A może bez tego śmiechu i tak dłużej. Jest zimno. Nie wiem, czy się uda. Non vino la camino, non vino la de quier. No la strada, no, no la mnie, czy to dobrze, czy to źle.